Jest mi bardzo miło, że w tak szczególnym miejscu mogę zaprezentować swoje prace. No, szczególności tego miejsca nie wypada rozwijać, więc nie będę. Powiem parę słów, bo dzisiaj mamy wiele punktów programu. Więc a propos swojej wystawy chcę powiedzieć, może to, tak sobie kiedyś wyobraziłem, że w takim trójkącie mogłoby chodzić mniej więcej. Moje zainteresowanie historyczne, a w zasadzie antropologiczne, związane z antropologią kultury i po prostu te teksty, które staram się czytać na ten temat, ale one oczywiście się tak rozmywają przez pryzmat i socjologii i życia, które na się wokół toczy. Drugi taki człowiek tego wygląda to był Reddy Bates i to zawsze zainteresowania moje tym, co tam się znajdowałem. A trzecie to jest design. I to jest design takim odczuciu od początku XX wieku, prawda? Szczególnie rozbudowany przez fantastyczny okres, parę lat niestety tylko. To, co było w Niemczech, prawda, czyli Bauhaus, oczywiście, to genialne. No, wcześniej rozpoczęte tą rewolucją rosyjską, a potem sowiecką, w efekcie, jak się okazało. To tak mniej więcej w tym trójkącie się wszystko odbywa, ale jednocześnie, wiecie Państwo, gdybym tak na ten trójkąt naciągnął tkaninę, to tam wychodzą z tego takie rogi i rożki i są takie moje poszukiwania, że czasami wchodzę do czegoś i szukam na rynkach jakiś taki starości, co nie ma bezpośredniego związku z moją działalnością artystyczną, ale mnie to jakoś napędza i szukam tej motywacji kulturowej, bo my przecież w tym wszystkim, myśmy z tego wszyscy wyrośli, prawda? I już. Wystarczy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do zwiedzania, proszę Państwa, jest tutaj wystawa do takiej lektury dużo detali. No tak, ona jest taka wielowątkowa, tematycznie złożona. Ja bym powiedział coś o pasji, bo to jest taka... Pasja jest. Panie profesorze, co to jest za materiał? To jest poliester. Zlecasz czy wykonujesz sam? Nie, sam to robię z kolegą, a to się kiedy to śmierdzi jak piasta kolega. No tak, bo to na gorąco jest, prawda? A formę, bo żeby mieć taki odlew, to musi być idealna gładź, prawda? Musimy zrobić formę. Forma, musi być idealna gładź, prawda? I wlewamy, ale potem spolerowamy. To są bardzo różnie, bo na przykład ta żółta, ta biała i czarna strasznie złożona. To też może być różnej jakości, prawda? Bo są takie... To jest też inny... Absolutnie przekroczony. Transport inny przychodzi i masz problem. Bo się w poprzedni transport inaczej to się zachowywał. Kto robił?
Macie. Macie Dzień dobry.